Witam Was, kochani, witam Cię serdecznie. Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog, praktyk. W tym odcinku powiem Ci, jak skonstruować plan wychowawczy. Gdy zdecydujesz się dzielić opiekę razem ze swoją żoną, razem ze swoim mężem, wówczas musicie sporządzić plan wychowawczy, który ureguluje kwestię sprawowania wspólnej opieki. Będzie też zawierał inne istotne elementy. Wzór, który ja stosuję w swojej pracy prowadząc sprawy rozwodowe klientów, zamieściłam na mojej stronie internetowej. Tradycyjnie link w opisie filmu, proszę korzystaj. A teraz opiszę, co jest najważniejsze i dlaczego w planie wychowawczym. Określasz miejsce i datę sporządzenia planu wychowawczego, kto go sporządził, Twoje dane i dane Twojej żony bądź Twojego męża. W sytuacji, gdy przygotowujecie plan wychowawczy, jest to władza, którą będziecie sprawować obydwoje. Poniżej zamieszczacie dane swojego dziecka bądź dane dzieci, gdzie dziecko będzie mieszkało. Najczęściej, aczkolwiek nie jest to jedyna opcja, ustanawia się miejsce zamieszkania przy matce, więc mama i dziecko będą mieli ten sam adres zamieszkania. Natomiast jeśli zdecydujecie i chcielibyście, żeby miejsce zamieszkania było przy ojcu, analogicznie wpisujecie tą informację, że miejscem zamieszkania dziecka jest adres ojca. Ponadto będziecie musieli zdecydować, w jaki sposób będzie podzielona opieka w ciągu roku w sytuacjach normalnych, czyli nie uwzględniając świąt. I zaraz Wam powiem, dlaczego to jest ważne, bo spotykam się z sytuacjami, kiedy ktoś miał prowadzoną sprawę w innej kancelarii, a klient kontaktuje się ze mną, jeśli chodzi o kwestię psychologiczną, to miałam taką sytuację, że dużo stresu wzbudzało u jednej z klientek fakt nieuporządkowania kwestii świąt. W wyroku rozwodowym, owszem, był podział, w jakich datach będą rodzice sprawowali opiekę, natomiast nie były uwzględnione osobno święta. I wtedy pozostawało pytanie, czy traktujemy Wigilię, która załóżmy wypada w poniedziałek, jako normalny dzień? Czy jest to coś niezwykłego? I ten niepokój związany z nieuregulowaną sytuacją prawną sprawiał, że u klienta w zakresie psychologii pojawiał się dyskomfort. Dlatego w planie, który dla Was przygotowałam, który ja stosuję i który omawiam, zupełnie osobno poświęcam uwagę kwestiom świąt. I teraz, żebyście nie wpadli w pułapkę, to nie są tylko i wyłącznie święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale również musimy zaplanować podział opieki, jak będzie wyglądała 6 stycznia podczas świąt Trzech Króli, 1 listopada, 11 listopada, czy na przykład w Dniu Bożego Ciała. To też jest istotne, to są dni świąteczne, więc nie możemy ich potraktować jako normalny cykl sprawowania opieki. Ponadto weźcie pod uwagę, jak chcielibyście spędzić urodziny Waszego dziecka. To też trzeba zaplanować. Jeśli relacje w rodzinie są dobre, no to wiadomo, że każdy chce uczestniczyć w tym dniu. Albo co zrobić, kiedy w dniu Twoich urodzin wypada czas, że dziecko znajduje się u byłego męża czy u byłej żony. Ja chciałabym mieć dziecko w tym dniu razem ze mną. Dlatego w planie wychowawczym, który ja przygotowuję, wszystkie ważne kwestie są ujęte. Prawnik, ale też psycholog, bo wiem, jak niektóre święta wpływają na relacje, też dla niektórych bardzo ważne jest celebrowanie pewnych świąt. Muszą zostać ujęte i trzeba je zaplanować. Kwestie, których ja akurat nie przeregulowuję, dotyczą spraw typowo życiowych, dlatego piszę taką formułkę, zresztą zobaczycie to w planie, że Wszystkie inne ważne kwestie zostają do porozumienia wspólnego rodziców. W tym przypadku, o ile mogę zaplanować i o ile mogę przewidzieć, jakie święta pojawią się i tak rozdzielić opiekę, żeby ona była sprawiedliwa dla obojga rodziców, to kwestie z edukacją, z leczeniem, czy kwestie na przykład wycieczek, czy podejmowania innych decyzji, ich jest tak wiele, że pozostawiam taką furtkę właśnie w postaci zapisu, że one będą w porozumieniu i uzgadniane razem przez oboje rodziców. No i w momencie, kiedy pojawi się jakaś nieujęta w planie kwestia, Wy po prostu się porozumiewacie w tej sprawie, a wszystkie inne związane właśnie z obecnością są uregulowane. Zostawcie komentarz, jak Wy dzielicie się opieką. Może stosujecie jakieś niestandardowe rozwiązania, które wypracowaliście tylko Wy. Chętnie się o nich dowiem. Podzielcie się swoim doświadczeniem. Też jak zwykle, jeśli chcielibyście, żebym na swoim kanale przygotowała jakiś temat, również zostawcie sugestie w komentarzu. Tymczasem dziękuję i do zobaczenia. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.